Hejka! W dzisiejszym filmie witam się z Wami od razu znad iPada, żeby nie tracić czasu. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to cześć, ja nazywam się Ania. Znajdziecie mnie na Instagramie i TikToku jako Hej Anku i tam możecie mnie podejrzeć. A dzisiaj przechodzimy sobie już do tematu kanwy i warstw i pędzli w Procreate. Żeby tego filmiku nie przedłużać, wchodzimy sobie w Procreate. No i że zaczynamy od ustawień kanwy, to zaczniemy sobie tutaj na tym ekranie początkowym. Żeby wybrać kanwę, to już wiecie, że trzeba kliknąć plusik. No i ja mam tutaj całą masę po prostu syfu, brzydko mówiąc. Który sobie utworzyłam sama i tylko ja wiem, co i jak tu działa, ale postaram się Wam to dzisiaj wytłumaczyć i przybliżyć tak, żeby ułatwić Wam pracę. Rozmiary płótna, które oferuje nam Procreate, bo płótno i Canva, jak już się pewnie zorientowaliście, to jest to samo. Ja używam tych nazw naprzemiennie, więc mam nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe i mi to wybaczycie. No więc tak, Procreate na samym początku będzie Wam oferował takie opcje jak rozmiar ekranu, Square, czyli kwadrat, 4K, A4, 4x6 foto, paper, comic, face paint i to tyle. Tak mi się wydaje, tak, reszta została utworzona przeze mnie. Nawet ze dwie kanwy mają tytuł. Możliwe, że te nazwy się tutaj różnią, bo jak widzicie, niektóre, które utworzyłam wcześniej, nazywają się nienazwana kanwa z angielskiego albo bez tytułu po polsku. Więc pewnie ja gdzieś w czasie używania Procreate zmieniłam język, także tym się nie sugerujmy. Jeżeli chodzi o tworzenie różnych treści, jeżeli sobie tak ćwiczycie, to ja zawsze polecam Wam wybranie rozmiaru ekranu, bo dzięki temu będziecie mieć po prostu dostosowany ten rozmiar tutaj do rozdzielczości Waszego tableta i najłatwiej będzie Wam się tutaj odnaleźć i poćwiczyć. Zawsze to rekomenduję. Raczej ja nie korzystam z tych opcji tutaj Procreate'owych. One tutaj leżą, bo ja po prostu się przyzwyczaiłam do tego bałaganu, który tutaj jest i używam tego, czego używam. Więc porozmawiajmy sobie właśnie o tych moich wyborach i czym one się, jaką one mają specyfikę. Jeżeli chodzi tutaj, widzicie, 297 na 297 mm, skąd to się wzięło i dlaczego to na przykład nie są piksele, tak jak tutaj. Wzięło się to z tego, pikseli i milimetrów oczywiście możecie używać zamiennie, w zależności od tego, czego potrzebujecie. Ja używam milimetrów z tego tytułu, że bardzo często moje ilustrację później chcę przekształcić na rozmiar A4, no i stąd się wzięło 297 na 297, bo to jest maksymalny wybór A4. Jeżeli ja przerzucę ten projekt z kwadratu na kartkę A4, to on po prostu spoko wygląda. Co jest jeszcze tutaj istotne w tym wszystkim? Tutaj mamy profil kolorystyczny, więc utwórzmy sobie nową kanwę, żebym nowe płótno, żebym ja Wam mogła powiedzieć mniej więcej, o co tutaj chodzi. Klikamy sobie ten plusik i wyświetlają nam się opcje nowego płótna. Zaczynając od wymiarów, tutaj właśnie musicie ustawić piksele, milimetry, centymetry lub cale. No i tak, ja ustawiam sobie milimetry do twórczości, 297 na 297. No i ja zawsze ustawiam DPI na 300, tak zostałam nauczona, tak się nauczyłam i w sumie nigdy tego w żaden sposób nie podważałam. I tutaj od razu Procreate Was informuje, ile maksymalnie warstw będziecie mogli stworzyć przy płótnie takiego rozmiaru i w tym wypadku jest to 50 warstw. Dalej przechodzimy sobie do profilu kolorów i to jest bardzo istotny element, ponieważ mamy RGB i cmyk. Jeżeli chodzi o RGB, to jest po prostu profil kolorystyczny tworzony pod ekrany, a cmyk to jest profil kolorystyczny tworzony pod drukowanie obrazu. Czasami możecie uzyskać informacje na przykład od drukarni, w której drukujecie, w jakim profilu, w jakim cmyku im to zrobić. Często też klienci, jeżeli coś u Was zamawiają, to są w stanie to sprecyzować. Nie zawsze, różnie to bywa. Ja też nie będę się tutaj w ten sposób wypowiadała, bo ja już bardzo długo nie tworzę takich ilustracji, takich rysunków, więc po prostu skupiam się na RGB i ja wybieram sobie opcję Display P3. Dalej mamy ustawienia filmu poklatkowego i to jest film, który zaraz Wam pokażę, gdzie on się znajduje, ale to jest też dosyć istotny element, bo tutaj możemy sobie wybrać różne rodzaje jakości. Pamiętajcie o tym, że jeżeli im wyższa jakość, na przykład bierzecie sobie zamiast 1080p, na przykład 2K, 4K i tak dalej, to zajmuje Wam po prostu więcej pamięci, więc zawsze zanim zaczniecie wybierać te opcje, pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy macie pamięć, bo ja na przykład miałam raz coś takiego, to jest taki off-top, że brakło mi pamięci w tablecie i on nie chciał się włączyć, więc to trzeba na pewno bardzo kontrolować. Na samym końcu możemy wybrać kolor, opcję tła ukrytego koloru tła. Ja zawsze działam na białym tle, tak mi się robi, tak mi się działa wygodnie. Ja tutaj nic kompletnie nie zmieniam. Klikamy sobie utwórz i automatycznie nas przeniesie do tej kanwy.
I jeszcze krótko postaram się Wam opowiadać o pędzlach, bo już widzę, że znowu ten film ma strasznie jest strasznie długi. Ja nie wiem, jak nagrywać krótsze filmy, po prostu bardzo dużo gadam. Dobra, wracamy sobie do pędzli. Ja tutaj mam, widzicie, całą bazę takich różnych pędzli innych niż te oryginalne. I to, co poradziłam Wam w poprzednim poradniku i tym razem w tym tutorialu też Wam to poradzę, przetestujcie wszystkie pędzle. Przetestujcie ich możliwości, przetestujcie to, jaką one mają fakturę, jak one działają, jak pasują do Waszego stylu, jak zachowuje się ich wielkość. Tutaj możecie sobie tutaj to wszystko, tak jak Wam powiedziałam ostatnio, sprawdzić, czyli rozmiar, czyli to, w jaki sposób Apple Pencil reaguje na dany pędzel. Popatrzcie, ja go mam delikatnie pod skosem i go nie dociskam i te linie, poczekajcie, ja to przybliżę, robią się takie delikatne, jakbym rysowała ołówkiem. Im bardziej on jest pod skosem, tym one są delikatniejsze i widzicie, grubsze. Jak działam tak, to są zupełnie inne. Jak docisnę pędzel, to jest inaczej. Jak go nacisnę lekko, to też rysuje się inaczej. To jest bardzo istotne w rysowaniu w Procreate. To jest bardzo istotne, żeby się obyć z pędzlami. Ja wiem, że to jest bardzo trudny element. Ja Wam też w filmie o moich ulubionych pędzlach opowiadam o moich ulubionych pędzlach i dlaczego są moimi ulubionymi pędzlami. Można się nim zainspirować, można się nim zasugerować, ale tak naprawdę, jeżeli nie przetestujecie tych pędzli, to się tego nie dowiecie. To nie jest jakaś wiedza, która na Was spływa po prostu, nie wiem, w nocy macie jakiś sen, o, to będą idealne pędzle. No to jest po prostu metoda prób i błędów, przetestowania ich faktury, przetestowania tego, jak te pędzle się zachowują i jak przede wszystkim chcielibyśmy, żeby nasze ilustracje się zachowywały. No nie wiem, mamy tu na przykład opcje artystycznych rzeczy i tutaj właśnie są jakieś różne skomplikowane rzeczy, które mają też jakąś fakturę, którą możecie wykorzystać do Waszych ilustracji, która może Wam się w jakiś sposób przyda. Te pędzle się po prostu w różny sposób zachowują i nic nie poradzimy na to lepiej niż po prostu to przetestowanie tego. Takim protipem, którym mogę Wam zasugerować na samym początku, widzicie, tych zakładek jest dużo, w każdej zakładce jest dużo pędzli, ja Wam polecam utworzyć sobie folder. Tutaj klikamy sobie plus i na przykład piszemy ulubione pędzle. O, dobra, niech będzie. I na przykład załóżmy, testujecie sobie te pędzle i Wam się okazuje, że o, na przykład spodobał Wam się Derwent, no nie? O, fajny pędzel, ja nie będę rysować, to będzie mój pędzel, bo ja widzę, że on fajnie rysuje. Wracacie sobie do niego i przytrzymując go, o, robię to lepiej, po prostu klikamy, dodajemy go tutaj i widzicie, on jest w naszych ulubionych pędzlach i jak znajdziecie sobie, nie wiem, 5, 6, 7, nawet 10 tych pędzli, to potem możecie je po prostu stąd usuwać i to jest ważne, jak usuniecie te pędzle z tego folderu, a one nie z tego nie usuwamy nic, ale jak dojdziecie do wniosku, że jednak ten pędzel Wam się nie podoba i go usuniecie, to on nie zniknie, czekajcie, to było, on nie zniknie stąd, on tu wciąż jest, więc Wy go nie usuwacie całkowicie z Procreate, tylko z tej zakładki. No i zakładkę oczywiście też później można sobie usunąć. Ja ją usunę od razu, bo tutaj akurat nie lubię bałaganu. Zrobię specjalny filmik na temat pobierania i szukania nowych pędzli. A już kończę ten filmik, który miał być super krótki, a jest super długi. Wiem, powtarzam to po raz kolejny. Zapraszam Was do kolejnych tutoriali. Jeżeli oglądacie ten filmik na początku, to na pewno kolejne filmy się pojawią w niedługim czasie. Jeżeli oglądacie to po jakimś czasie, to polecam Wam zajrzeć do zakładki playlist, no, do tej playlisty po prostu, bo tam możliwe, że już znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania. A tymczasem się z Wami żegnam, dziękuję i do zobaczenia. Pa!